Dzisiejsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa i Obronności poświęcone było kwestiom związanym z kierowaniem naszym bezpieczeństwem. Czerpiąc doświadczenie oczywiście z tego, co się dzieje w Ukrainie, ale wracając też chociażby do tej wojny hybrydowej, która wciąż toczy się na granicy polsko-białoruskiej. Kwestie, które były podnoszone, to przede wszystkim w jaki sposób skutecznie, synergicznie mogą współdziałać ze sobą służby. Policja, Straż Graniczna, wojsko, dodatkowe służby lokalne, po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Za dużo nie mogę zdradzić, ale oczywiście wiadomo, że są tutaj kwestie koordynacji tego tak, aby rzeczywiście wykorzystać ten potencjał, który jest w wojsku i żeby właściwie tym potencjałem kierować. Kto ma dowodzić, w jakich sytuacjach, w jaki sposób odnieść się do tego, patrząc na legislację, która obowiązuje w naszym kraju. Drugą część Rady poświęciliśmy kwestiom związanym z wykorzystaniem tych zasobów osobowych, ludzkich, które są. To widać też chociażby podczas wojny w Ukrainie. Rezerwy, ludzie, którzy odeszli, ludzie, którzy posiadają określoną wiedzę. No jest to tak naprawdę kapitał, który w sytuacji zagrożenia państwa warto dobrze wykorzystać. Stąd też planujemy utworzenie takiej bazy, do której każdy mógłby się zgłaszać dobrowolnie, po to, żeby te umiejętności, możliwości, które ludzie nabywali podczas służby, czy to w policji, straży granicznej, wojsku, mogły być efektywnie, skutecznie wykorzystywane w małych ojczyznach. I tutaj również pan prezydent wspiera ten projekt, bo to nie jest tylko kwestia ta narodowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale też kwestia umiejętności przełożenia tych zdolności, które państwo posiada, które tkwią w głowach ludzi, na to, żeby zapewniać bezpieczeństwo lokalne naszym rodakom.